podpisałem się pod tym wnioskiem, ponieważ utraciłem zaufanie. Utraciłem zaufanie do pani wiceprzewodniczącej, a byłem świadkiem rozmów tych 24 godzinnych po wyborach. Dokładnie pamiętam, co pani powiedziała, jak się pani zachowała. Wszystko moja decyzja. Ale chciałam właśnie dopytać, dlaczego nie wtedy pan nie odwołał mnie z tego stanowiska wiceprzewodniczącej? No bo jeżeli to miało wtedy miejsce i wtedy pan utracił zaufanie, to trzeba to było zrobić półtora roku temu. Teraz się utwierdziłem w tej decyzji. Bardzo się zapytałem. Ja też w takim razie powiem parę słów, ponieważ tak, z całym szacunkiem do pani radnej, operuje pani świetnym językiem, doskonałą wiedzą i powiem szczerze, że czujemy się tutaj na tej sesji, może nie wszyscy w swoim imieniu, jak takie małe dzieci przy szkole czasami i to jest jak najbardziej ambit do pani. Tylko proszę mi powiedzieć, ta pani wiedza świetna i doskonała, można by powiedzieć, czemu ona ma służyć? Mogę powiedzieć? Po pierwsze temu, że to co powiedziałam w prezentacji, bardzo mi zależy na tym, żeby były jakieś standardy, jeżeli chodzi na przykład o kwestię przygotowania uchwał. Bo powiem Państwu, my niestety w domu przechodzimy taką szkołę, że gdy pojawiła się literówka albo jakieś przejęzyczenie w projekcie uchwały, to 25 radnych, bez względu na to, czy to jest koalicja, czy opozycja, nie pozostawiłoby na nas suchej nitki, a poza tym zdanie chyba na prezydenta. To jest pierwsza rzecz. Przede wszystkim chodzi mi o to, żebyśmy się nie musieli wstydzić za projekty uchwał, które podejmujemy, żeby one były w miarę, żeby były czyste, żeby nie było tam różnych lapsusów, które się zdarzają, każdy się myli. Ja jestem przykładem tego, że też się mylę, ale zresztą wspomniana, to jest bardzo meldowanie do nas w projekcie uchwały nazwiska. No to po pierwsze, czyli wykorzystuję swoje doświadczenie 8-letnie w samorządzie do tego, żeby uchwały, które podejmujemy, były czyste. Jeżeli są kwestie jakieś prawne, to również je zgłaszam, przynajmniej się staram. To jest pierwsza rzecz, a po drugie, no chciałabym bardzo, żeby ta wiedza była, przede wszystkim służyła mieszkańcom i to, co powiedziałam o wnioskach, które przygotowuję na prośbę mieszkańców, bo pan wójt podkreśla, że ma fachowców do przygotowania na przykład wniosków, jeżeli chodzi o kwestie unijne i on nie prosi, nie wiem, czy pana masążnika, czy inny państwo prosi o na przykład przygotowanie takiego wniosku. Ja nigdy nie zostałam o to poproszona, natomiast jeżeli zgłasza się do mnie jakaś fundacja, od nas albo inni, albo jakaś organizacja pozarządowa naszych mieszkańców, którzy na przykład działają w Sosnowcu, a to się zdarza i proszą o to, żeby jakiś wniosek pomóc, a w możliwości, to wtedy to wykorzystuję. I tak jak powiedziałam, przede wszystkim chodzi mi o kwestię jakości, żebyśmy się wszyscy nie musieli wstydzić przed wojewodą, czy przed mieszkańcami, jeżeli chodzi na przykład o lotnisko Killera. Pewnie tak, i ma pani rację, doskonale sobie zdałem z tego sprawę, natomiast myślę, że w moim odczuciu jestem prosty chłopak ze wsi. Dla mnie też. Jakoś tego nie widać tutaj, bo tak powiedziałem na początku. Dla mnie, tak jak tutaj kolega mówił, jest ważniejsze spotkać się z mieszkańcami, porozmawiać. Ja nie mam czasu, żeby się zajmować Facebookami, wypisywaniem różnych czasami nieprawdziwych zdań na tych forach, które mnie niejednokrotnie też dotknęły. Nie, czytam. Ja tego nie czytam po prostu, bo szkoda zdrowia. Podać program. Tylko chciałem pani powiedzieć, że zgoda buduje, a nie zgoda jak wymy i myślę, gdybyśmy wspólnie znaleźli jakiś wspólny język, bo powiem pani szczerze, że wydaje mi się czasami, że ta rola by się musiała obrócić. Pan wójt by musiał siedzieć w kubie, pani, a pani tam. I wtedy by wszyscy musieli siedzieć cichutko, by musieli być zadowoleni i by było wszystko dobrze. No jest inaczej, trzeba się z tą sytuacją pogodzić i Tak jest moje zdanie, tylko tu jestem. A ja bardzo chciałam powiedzieć, że ja głosowałam na pana wójta i to tak jak mogę pomóc, to pomagam, jeżeli będzie jakaś kwestia taka, że mogłabym pomóc, to bardzo chętnie. Bo dwóch wójtów niestety nie ma. Ale panie Marku, ja jestem zwykłą radną, która razem z państwem 15 tutaj siedzi i debatuje. Ja nie jestem wójtem. Brońcie panie Boże. Można odczuć inne wrażenie. To ja bym, znaczy fajnie by było i zmieniłabym sobie bardzo, gdyby pan mi to po prostu powiedział przy okazji komisji. Po prostu mi trzeba o tym powiedzieć. Natomiast powiem państwu, mnie to, co zrobiliście w tym wnioskiem, obraża. I wiecie państwo, że my sobie dzisiaj dyskutujemy, ale w eter poszło to, że ja coś rezumuję, że ja wywołuję kontrowersje. I co mówiłam teraz pani redaktor? Ja występuję w różnych rolach i państwo zabieracie mi, nie wiem, może kawałek chleba. Państwo moją reputację
podważyliście, a z tych dzisiejszych Państwa uzasadnień wynika, że to, co było w uzasadnieniu, to jest jedno, a to, co było, co jest rzeczywistością, jest drugie. Szkoda, że Państwo tego nie zapisaliście, a drugą rzeczą trzeba mi po prostu było pożyczyć sobie, mówiąc kolokwialnie, na korytarzu i powiedzieć: Joła, przestań już, dobra, bo my chcemy iść do domu na przykład. I wystarczyło tyle. Natomiast ja bym bardzo prosiła, bo Państwo mnie obrażacie. Ja budowałam, jak to, co powiedziałam, nazwisko Domagała w Świerklańcu. To jest, mój ojciec był kiedyś radnym, zasiadał w tej radzie. Mój świętej pamięci wujek był dyrektorem wodociągu przez wiele lat. I Państwo obrażacie nazwisko. To jest między innymi. Więc ja bym chciała, żebyście Państwo zweryfikowali to uzasadnienie i napisali, spodziewałem się więcej, nie wiem, jakieś inne, czuję się jak dziecko we mgle, jak powiedział pan Marek Miś. I tylko tyle. Nie, no można też inni dopić. Powtarzamy pewne rzeczy. Ja chciałbym, bo to też mogę tu zabrać głos jako chciałbym dziękować, że pani mnie wyróżniła w mediach. Napisał media, nie wiem, czy od siebie, czy pani, że tylko ja się zdecydowałem na rozmowę. Ja chciałem pani przypomnieć rozmowę dużo wcześniejszą w Pałacu Kolega. Obydwaj spotkaliśmy się, później też. Chyba, że trzeba rozmawiać. Szkoda, że tam pani w tych mediach też nie powiedziała, że o co chodziło. Że ja apelowałem do pani o to, żeby pani się włączyła w tą pracę rady, bo mamy trudny okres, ostatnie możliwości unijne, że pani się włączyła bardziej energicznie, dlatego że ma pani doświadczenie, jest pani samorządowcem. I pani chyba po to startowała w tej komitecie pana wójta, to nie z mojego. Po to pani startowała, że po to pani startowała, żeby po prostu uczestniczyć w tym całym procesie, do przodu pchnąć tą gminę, która nie wygląda najgorzej, bo tak w oczach niektórych wygląda może źle, ale nie wygląda najgorzej. Naprawdę się spinamy do góry. Ale no nie napisano to, więc ja mówię, że takie spotkanie właśnie było w tym temacie, że ja apelowałem do pani. Drugi raz też spotkaliśmy się, nie kneblowałem pani ust, tylko też apelowałem o to, żeby pani bardziej zajęła się sprawami wizerunkowymi, pozytywnymi dla samorządu, niż po prostu wyciąganie pewnych negatywnych spraw. Jaka była moja odpowiedź na pana apel? Ale, proszę powiedzieć, jaka była moja odpowiedź na pana apel dotyczący współpracy? Ja, pozwoli pani, ja skończę, potem pani mówi. Pani tu przytacza wielkie, szczególnie pani słowa aferami. To myślę, że uderza w nas wszystkich. Na wszystkich, jeżeli takie afery były, no to szkoda, my o tym nie wiemy, no to nie reagowaliśmy, no to po prostu też pani mnie jakoś uderza, że pani w ten sposób mówi. Ja chciałbym pani przypomnieć jedną rzecz, że tak jak i ja, tak i pani, wybór mój pan jest efektem kompromisu pomiędzy komitetami wyborczymi. Pani wie o tym dobrze, że tak jest. I te Państwo, trzeba też powiedzieć prawdę, że tu pani się jednak poczuła niedoceniona. Można powiedzieć nawet obrażona o to, że ja zostałem przewodniczącym, pani nie. Ale pani jest też z kompromisu pewnego, że pani jest wiceprzewodniczącą. Ale ja chciałbym jeszcze pewne rzeczy przytoczyć. Ja przytoczę jedną rzecz dotyczącą wybrania bliskiego się państwa. Wie pani co, mi było przykro, wstyd i byłem zażenowany tym, że pani wspólnie z byłym radnym kiedyś wobec policji, wobec mieszkańców oskarżyła wójta o łamanie prawa, nie sprawdzając do końca pewnych rzeczy. I to pani jest dla mnie kompetencja. To jest dla mnie granie pod publikiem, żeby ludzie usłyszeli, bo tutaj się dzieje nieprawość, że to po prostu jest łamane prawo. Wie Państwo, pani jako radna powinna się cieszyć z tego, że to zarządzenie zostało wcześniej wydane, bo to przysparza środków dla tego parku. A jeszcze jedna rzecz, która mnie zbulwersowała, to ostatnia sesja, głosowanie nad zmianami w budżecie. Wie Państwo, pani sobie stworzyła tutaj tą opozycję, bo tak tutaj się wielce mówi, lub razem, pani sobie stworzyła tą opozycję. Ale nie, istotne, może się pan weź śmiać, może pan Tadeusz się śmiać. Nie o to chodzi. Chodzi o jedną rzecz, że doprowadzono do takiego czegoś,
co się zastanawiałem długo nad tym, że głosujemy na zmianach w budżecie i tam są pozycje 100 tysięcy na chodnik, przesunięcie. 100 tysięcy na chodnik pomiędzy Nowym Chetem i Sierpańcem. 50 tysięcy jest na dni Sierpańca, które są w Nowym Chetem. Jest też 100 tysięcy na park, na utrzymanie zieleni do programu. I Państwo, nie wiem, czy wspólnie się dogadali, czy co, ale 5 osób, w tym 2 rady z Nowego Chychła, wstrzymuje się. No to dla mnie, no to jest nie do pojęcia. No po prostu ja tego nie rozumiem, bo coś, co jest pożyteczne, a ja się wstrzymuję, to znaczy się nie jestem za bardzo za tym. Jestem za, albo właśnie nie, no nie wiadomo. No i ja jestem ciekaw, jak Państwo radni, tak przy okazji, odpowiedzą swoim mieszkańcom na to, jeżeli na zebraniu wiejskim, ja wstanę i powiem, że jak tak możliwe jest. Ale to jest inny temat, może na inną sesję, na inne zapytania. Pani Rada się już zgłosi i no okej. Ale dla mnie to po prostu, jeżeli ktoś zawiera jakiś kompromis, to dla mnie to jest może rzecz ważniejsza niż napisana. I złamanie tego kompromisu na sam początek już było w nieporządku. A działanie pewne, przetoczyłem dwa elementy, no to dla mnie są przynajmniej niezrozumiałe. A potem, jeżeli mogę, mam do tego prawo, po pierwsze, pan powiedział o tym, że poprosił, zaapelował o moją współpracę, ja zgłosiłam pewną ochronną gotowość. Powiedziałam, że jeżeli tylko będę mogła pomóc w każdym temacie, pomogę, pan przewodniczący nie dokończył. Kwestia druga dotycząca tej uchwały budżetowej. Jak wiecie Państwo, od kilku miesięcy już się dopraszamy bardzo mocno, bo bardzo mi na tym zależy, też jeżeli chodzi o te przedszkola, ja o czymś wspominam, o tym, żeby zostało to w końcu zabezpieczone w budżecie. Mamy już pozwolenie na budowę, z tego co usłyszeliśmy, bo na początku czekaliśmy na pozwolenie. No i mamy artykuł z gazety, w którym Pan mówi o tym, że rozpoczynamy w tym roku. No wiecie Państwo, mamy dzisiaj maj. Jak w czerwcu zabezpieczymy, a jeszcze dostaliśmy pismo o tym, że dopiero się weryfikuje i zobaczymy, jakie będą finansowe możliwości. Ja też nie mam takich gwarancji, że rzeczywiście to będzie zabezpieczone. Kwestia ogłoszenia przetargu to jest kolejny miesiąc, może półtora. I teraz, czy my zdążymy to zakończyć? Bo tutaj mamy o tym, że gmina będzie to realizowała w tym roku i wiemy o tym, że to są duże pieniądze, tylko no, chcieliśmy ratować ten temat, tak? Mówimy, ile jest miejsc przedszkolnych. Jeszcze jeżeli chodzi o spotkanie wiejskie, rzeczywiście były radny, powiem Państwu, że ja sobie bardzo cenię doświadczenie innych osób i korzystam z niego i pytam o wiele rzeczy, bo to jest bardzo wnikliwy obserwator. Zresztą chyba Pan Wójt doskonale wie, bo to jest osoba, która bardzo często koresponduje i odpytuje te różnego rodzaju błędy w różnych miejscach. Rzeczywiście zgłosił taką rzecz i poprosił mnie się związkowo tego, żebym poszukała, czy to rzeczywiście jest, czy nie, mam mały telefon, szukaliśmy tego. I co było, pan, który zgłosił, coś takiego przeprosił, powiedział, to przepraszam. Więc proszę jakby mówić wprost, pani mówi o mówieniu prawdy. Ja jestem zażenowana, poza tym, jeżeli chodzi o kwestię kompromisu wyborczego. Proszę wrócić do głosowania z 1 grudnia i proszę zwrócić uwagę na to, jak zachowali się po wyborze przewodniczącego i głosowania uchwały za wyborem pana jako przewodniczącego radni znakła pan Kania i pan Zasobnik. Oni wstrzymali się od głosu. Tutaj, jak powiedziałam, dziękuję wam bardzo, bo pokazali się tym ogromną klasę. Ogromną klasę. Ogromną klasę. I czy to był kompromis? Znaczy ja myślę, że my o tym sobie porozmawiamy, nie wracamy do tego. Natomiast działania, które, podejmowałam przez półtora roku w żaden sposób, znaczy jeżeli chodzi o tamto wydarzenie, w żaden sposób nie miało znaczenia. Ostatnie zdanie, chciałabym prosić o odpowiedzieć, ja nie bronię tego stanowiska w żaden sposób. Że za tym nie idzie, jeżeli chodzi żadne, nie wiem, to jest brzydko mówiąc, profity w cudzysłowie. Ja bronię swojego dobrego imienia. Tylko tyle. Broni swojej reputacji, swojego dobrego imienia. Znowu ponawiam wniosek o usunięcie wszystkich tych fałszywych rzeczy tego uzasadnienia i głosujmy. Przejdę swoją głosu. Jedną rzecz do tego dopowiem, bo pani wyświetla tutaj, że już panią krewduje. Ja to nie wiem. Spojrzenie pani dopowiem. Może do kamery. Ja myślę, że to jest w ogóle dura, że ktoś tak pisze, bo takiej formy nie ma meblowania, a jeżeli już, to może pani się właśnie sama dobrowolnie skazała na to, żeby meblować się
właśnie swoje przypowiedzi. Bo ja liczyłem na to, panie radna, może się pan Tadeusz znowu śmiać. Nie ma problemu. Jeżeli tak się posługiwanie takim językiem, no to ja uważam, że liczyłem na to. Liczyłem na panią naprawdę bardzo, bardzo. Jakiś zawód był na pewno. A czy to, co pokazałam się na prezentacji w kwestii budowania wizerunku, to jest jeszcze mało? Pan oczekuje ode mnie jeszcze więcej? To jest jedna strona. Proszę pan Jarosław. Zabiorę teraz głos w imieniu 8 wnioskodawców. Pozwolę sobie jeszcze raz odczytać skorygowany wniosek o odwołanie pracy zasadniczych. Najniższej podpisanie Rady Gminy Świętanicy na podstawie artykułu 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Niniejszym wnosimy o odwołanie Rady Izabeli Duetu Magała z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świętaniec. W opinii niżej podpisanych radna pani Izabela Magała utraciła zaufanie radnych, którzy podczas pierwszej sesji obecnej kadencji swoimi głosami powierzyli jej tak zaszczytną funkcję, jaką jest stanowisko wiceprzewodniczącej Rady Gminy. A także korektę w uzasadnieniu do uchwały, która jest załącznikiem do wniosku. W następujący sposób. Zgodnie z artykułem 19 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy może odwołać przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. W opinii wnioskodawców radna pani Izabela domagała utraciła zaufanie radnych, którzy podczas pierwszej sesji obecnej kadencji swoimi głosami powierzyli jej tak zaszczytną funkcję, jaką jest stanowisko wiceprzewodniczącej Rady Gminy Świętaniec. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To są jeszcze jakieś uwagi, pytania? Pan Radny. Ja jeszcze słowo tutaj, bo tutaj pan zasądnik, my głosowali na spotkaniu w domu kawalera jakimiś tam, że pani głosowała za. Nie było głosowania. To nie było głosowania. Dwa. Jak napisał pan ten właściciel, co tam dzierżawi, w piśmie, na bieżąco informował Urząd Gminy o swoich problemach z pieniądzmi i tak dalej. My się dowiedzieli we wtorek po wszystkich, po świętach wielkanocnych. Tak jest tutaj traktowano restaurady i tak dalej. Po tym macie pretensje i tak dalej. Ale temat góry. Że to nie jest temat, panie kanale. Nie jest w tej chwili temat. Wszystko. Wy się o to ciepiecie, że tam się ukazuje jakiś artykuł i tak dalej. Ja się odnoszę do tego. Zgłaszam wysetowane, aby zakończyć dyskusję i przystąpić do głosowania. Dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, pan Tadeusz? 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję. Wobec tego będzie uczestniczył w tym punkcie. Przechodzimy do rozpatrzenia, powołując się na regulamin, który myśmy wcześniej przyjęli. Proszę o zgłoszenie 3 głosów do Komisji Spraw Zagranicznych. Pan Jarosław Bosądzik, proszę o pytanie. Pan Lipiński, mówił. Nie wierzę, że robił. Pytania. Czy pan Tomasz Kania wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Pan Tadeusz Ledwo. Czy pan Tadeusz Ledwo wyraża zgodę? Nie. Czy są jeszcze jakieś? No, trzy osoby mamy. Wobec tego proszę, aby Komisja Sytuacyjna wybrała swojego przewodniczącego, przygotowała kartę do głosowania oraz wyjaśniła do zasady głosowania 5 minut przerwy. Też to wyjrzymy.